Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak rozpoznać kanie, żeby mieć stuprocentową pewność, że jest to grzyb jadalny. Tutaj mamy dwie kanie. Jedną taką dużą. I tak, pierwszą charakterystyczną cechą jest to, że pierścień, który znajduje się tutaj, on jest ruchomy. Można go sobie przesuwać w górę i w dół. On nie jest rozgnięty z tą częścią trzczonem grzyba, tylko jest ruchomy. Drugą charakterystyczną cechą jest to, że ma czubek. Następnie łuski. Dolna część trzonu grzyba jest jakby bulwą. A sam trzon jest łykowaty i pusty w środku. Jak go ściśniemy, to widać, że ta przestrzeń jest pusta. No i jeszcze najważniejsza cecha znajduje się tutaj. Jeżeli wyrwiemy samą łodygę, to możemy zobaczyć, że blaszki wychodzą z charakterystycznego pierścienia, który nie ma blaszek. Widoczny jest ten pierścień w tym miejscu. I każda blaszka wychodzi z tego pierścienia i wtedy mamy stuprocentową pewność, że to jest kania, jest to grzyb jadalny. Mamy tu jeszcze jedną kanię, mniejszą i tak. Mamy ruchomy pierścień, mamy czubek, łuski, bulwę na podstawie trzona i teraz jeszcze tutaj wezmę w ten sposób łamie. Jak widzicie, trzon jest pusty w środku. I teraz jeszcze łamiemy ten trzonek, ukręcimy go. I jak tutaj widać, ten grzyb jest może trochę robaczywy, ale tutaj tak samo widać ten pierścień. I dopiero z tego pierścienia odchodzą łuski. Czyli cały ten grzebień grzyba. Jeszcze możemy sobie oczyścić tutaj tą bulwę. I pamiętajcie, jeżeli pomimo tych charakterystycznych cech, które ma każda kania, czyli czubek, łuski, ruchomy pierścień, pierścień wychodzący, z którego wychodzą te blaszki i bulwa, trzon grzyba, i łykowaty trzon, no to mamy stuprocentową pewność, że jest to grzyb jadalny. Nie musimy się go obawiać. No z tego kapelusza będzie na pewno smaczny i duży kotlet. To dzięki, cześć.